odpuśćcie jednemu bądź drugiemu. Czy ktoś mi to da? Dawaj! Dawaj! I mamy rozdawanie! Co za emocje, słuchajcie. Nadal wyzwolił sobie wszystkie pokłady adrenaliny, które miał wcześniej. Dosłownie milimetr nad poduszką zatrzymał Aleksa. No i co za zwrot wydarzeń. Czyżby miało się to zmienić tutaj, w tej ostatniej walce? Myślę, że to sygnał dla was, żebyście pomogli tym zawodnikom. Albo jednemu, albo drugiemu, a na pewno macie swojego faworyta. Potrzebny jest pasek sędziowski. Za moment dłonie zawodników będą związane i ruszą ponownie. Wtedy miejmy nadzieję, że już poznamy ostatecznie zwycięzcę. To już ostatni pojedynek. Nathan czy Alex? Nathan! 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 Trzymaj! Nathan! Trzymaj! 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 Mariusz wyprostowany. Prosta ręka! Niebezpieczna pozycja dla Aleksa. Zejście poniżej stołu. Pierwszy fał. Aleks zna zasady, więc rzecz. Aleks. Wiesz, na co chciałeś faulu? Nie wolno prostować. Jasne, ale to jest zasadami, nie możesz prostować łokcia, to jest niebezpieczne dla kontuzji w stawie łokciowym. No i pojedynek musi jeszcze raz się odbyć. Jeden faul na koncie Aleksa, ale nadal, jeżeli chce wygrać, musi dobić dwa razy rękę Aleksa. Czyli... Dawaj! Znowu zaatakował pierwszy. Nathan! Trzymaj! 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 Prosta ręka! Jeszcze nie ma, jeszcze nie ma! Wyprostowana ręka! Już nie brakuje! Prosta ręka! Aleks, trzy lata! Prosta! Co to jest? Brawo! Słuchajcie, może nie w takich okolicznościach, jak to powinno być miejsce, bo jeszcze Aleksa ręka nie była dobita do poduszki mocnej, ale ten pojedynek zwycięża na faule. Nathan Kaina ruszamy znowu. Nathan! Nathan! Trzymaj! 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 Kończysz! Samo! Nathan, my się zjemy! Teraz widać, że naprawdę Aleks już jest zmęczony. Kiedyś ta... Dawaj, Nathan! Musiała się skończyć. Pytanie tylko, jak skończyć ten pojedynek? Nathan! Nathan! Obiecywałem wam jeden pojedynek, a zobaczyliście już pięć. Ale nie robię tego, co dawał, przepraszam. To oni, to ich wina. kg kontra 95 około Nathana. Jak będzie teraz? Obaj mają po jeden z przegranych. Ten, który teraz wygra, jest najlepszy. Ten, który przegra, musi zadowolić się drugim miejscem. Drugi fan start i faul na konto Nathana. Co idzie, Nathan? Faul,
Słuchajcie, chwila senny. Panowie, musicie złapać energię. Ja tą energię wam dostarczę. Mariusz, pomagasz mi? Słuchajcie, wszyscy, którzy mogą. Ale wszyscy mogą. Prawa ręka do góry. Prawa. Wszyscy, prawa ręka do góry. Wszyscy. Oglądacie, pomóżcie nam. Prawa ręka do góry. Wszyscy. Aleks, prawa ręka do góry. Dobrze, wszyscy. Teraz nie opuszczacie prawej ręki i dodajecie też lewą. Czyli obie w górze. A teraz słuchajcie, kiedy obie są w górze, wysoko, łączycie je. I ruszamy. Chwilę, kategoria open. Aleks, kontra Nathan. Nathan! Nathan! Rozmawianie! Ciasko! Jeszcze jeden pojedynek! A co ja mogę, no? Co on to mają, no? Ale ja już nie mam więcej takich pomysłów. Po prostu musicie mi wierzyć na słowo, że potrzebują waszego dopingu. Już teraz bez żadnych trików, sztuczek. Rączki się łączą i klaskamy, dopingujemy. Może już ten ostatni raz. Czekajcie, było już. Teraz będzie wiązanie w pasy, były faule. To jeszcze ustawienie sędziowskie, jak nam dadzą, to już będzie full service. Możecie? Mamy czas. Cisza przed burzą. Każdy, mam nadzieję, że zbiera energię na to, żeby kibicować się podczas tego pojedynku. Nathan! Skoncentrowani, skupieni. Nathan! Dawaj, Nathan! Nathan! Dawaj, Nathan! Trzymaj, Nathan! Dawaj! Jest! Yeah! Brawo! Brawo! Te wszystkie brawa były dla Nathana, a teraz brawo dla Aleksa! Brawo! Jeszcze Panowie, szacunek dla was, wspaniała artystyka.